Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Adrian Stankowski i Paweł Badzio. Witam panów ponownie, państwa również. Proszę państwa, Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt o likwidacji TVP Info i abonamentu. To był pomysł Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej w 2020 roku zapowiadał taką inicjatywę. No, 3 lata zabrało Platformie Obywatelskiej zebranie 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. No a w końcu, jak się znalazł w Sejmie, to w pierwszym czytaniu został odrzucony. Ale Rafał Trzaskowski się nie poddaje i mówi, ale to nie koniec. Odsuniemy PiS was od władzy, zlikwidujemy machinę propagandy i hejtu, zlikwidujemy telewizję naprawdę publiczną. I znowu wtedy będzie można w telewizji publicznej śpiewać 100 lat Donaldowi Tuskowi. Porozmawiajmy zatem o tym, jak to jest z tą telewizją publiczną i nie właściwie komu zależy, tak jak pytamy w nabelce na likwidacji TVP Info, tylko dlaczego ta TVP Info tak niektórych polityków uwiera. Adrian Stankowski, bardzo proszę o opinię. Ja myślę, że powód jest bardzo prosty. Donald Tusk i to środowisko jest przyzwyczajone do działania w warunkach monopolu informacyjnego, wtedy kiedy wszystkie telewizje, no oprócz Telewizji Republika, która właśnie wtedy powstała w sprzeciwie i chcąc zrobić wyłom, maleńki, ale chociaż jakiś wyłom w tym zwartym froncie medialnym. I wtedy Donald Tusk no, był wręcz lwem politycznym. Tak? Jemu uchodziły wszelkie kłamstwa, wszelkie fanfaronady i takie hucpy, oczywiste hucpy propagandowe, jak tam kastrujemy pedofili. Ciekawe zresztą, co dzisiaj by powiedział o kastrowaniu pedofilii, kiedy 6 przypadek pedofilii w Platformie Obywatelskiej wykryto. No i Donald Tusk i to całe środowisko jak gdyby nie zauważyło zmiany na polskim rynku, na polskiej scenie publicznej, ale też na rynku medialnym, polegającej na tym, że dzisiaj każdy może wybrać, ma pilota, może oglądać telewizję w Polsce, może oglądać telewizję publiczną, może oglądać inne telewizje, jakie tylko chce, może porównywać informacje i komentarze tam zawarte. O to chodzi w demokracji. No i okazuje się, że w takich warunkach ta politycy Platformy, ale też i sam Donald Tusk po prostu są bezradni. No, Donald Tusk się też zorientował, że jest na najlepszej drodze do tego, żeby przegrać kolejny raz wybory, tym razem on osobiście. No i znowu podjął próbę, myślę o tym, to takiej nekropolityce, wykorzystanie tragicznej śmierci młodego człowieka tam w Szczecinie, do takiego z jednej strony lewara politycznego, jako taki z jednej strony lewar polityczny, no ale tam jest drugi cel, no właśnie zatkanie ust dziennikarzom, głównie mediów publicznych, bo telewizja publiczna no, robi największy jak gdyby wyłom w tym zwartym froncie lewicowych mediów. Temu służą również przecież te niedorzeczne pozwy, którymi zasypuje Donald Tusk na przykład moją redakcję. Już na przyszłość ma nam być nie wolno mówić, czy nie może być, no dobrze, krytykować Donalda Tuska. To jest zupełnie coś niebywałego, bo żaden polityk na świecie by się nie poważył pozywać gazetę bez, czy telewizję bez wskazania za co. No bo to skoro mu się na przykład film prezentowany w telewizji publicznej nie podoba, no to pierwszym obowiązkiem polityka, no to wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że tu była nieprawda, tu była nieprawda, tutaj była inna zła interpretacja, a w ogóle to mam na swój temat do powiedzenia jeszcze to A, B, C, D, tak? Z okoliczności, które zupełnie inaczej być może zostały jakieś pominięte. Nic takiego nie ma, nie było żadnego sprostowania, żądania żadnego sprostowania. Jest po prostu próba przywrócenia knebla, bo bez knebla, bez cenzury to środowisko nie jest w stanie funkcjonować. Na wolnym rynku myśli, na wolnym rynku idei to są po prostu ludzie, którzy mają nam do zaproponowania
media, które tak jak wtedy pani redaktor słusznie zauważyła, nie tylko śpiewały 100 lat, ale były takim medialnym berkutem, takim policjantem myśli Polaków. Limitowały, co Polakom wolno myśleć, a co Polakom myśleć już nie wolno. A może w takim razie rzeczywiście trzeba by było wziąć wzór z anglosaskich rządów i zamiast takiej hipokryzji pod tytułem likwidujemy TVP Info, bo to jest propaganda i hejt, powiedzieć, zamrażamy materiały archiwalne telewizji publicznej, radia publicznego na 50, 70, 100 lat. Mamy takie przypadki, kwestia na przykład zabójstwa Kennedy'ego, czy wiele spraw związanych z rodziną królewską w Anglii, czy też śmierć generała Sikorskiego. To wszystko jest zamknięte, pieczęcie są na tych archiwach. Przecież ten film, Nasz człowiek w Warszawie, on jest oparty w 90% na materiałach dokumentalnych, materiałach archiwalnych, prawda? Więc cóż, komentarz, no komentarz komentarzem, ale bardzo rzadko tam występujący. Chodzi głównie o to, że te archiwa przypominają i są strażnikiem pamięci o tym, co się działo za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I o to głównie chodzi. Teraz ta cała narracja, wmawianie Polakom, że PiS jest prorosyjski, a Donald Tusk walczył z Nord Stream 2 i w ogóle te wszystkie rzeczy, no one się rozbijają o te fakty, o te rzeczy, które z archiwaliów są wyciągnięte. Paweł Badzie. No i teraz jeszcze nie będzie można tego fragmentu też archiwalnego Für Deutschland, bo też Donald Tusk czuje się urażony, jeżeli telewizja to pokazuje. No tak, ja myślę, że ta akcja Rafała Trzaskowskiego, a prawdopodobnie całej Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o ustawę, o zmianie ustawy o abonamencie telewizyjnym, ona przebiegała niejako na trzech płaszczyznach. Jedną bardzo dobrze opisał Adrian Stankowski, to znaczy jest to płaszczyzna polityczna, która by polegała na wyłączeniu pewnego bardzo istotnego kanału informacyjnego i by doprowadziła do likwidacji albo do totalnego skarlenia debaty w Polsce. I nie można byłoby się dowiedzieć tak naprawdę, przynajmniej nowe pokolenia, które mniej są zorientowane w polityce, nie dowiedziałyby się, jaka była podstawa, jaki był model polityczny, który reprezentował Donald Tusk i Platforma Obywatelska i ten model, którego ja nazywam w skrócie modelem Angeli Merkel. I nie można byłoby oczywiście dokonywać jakichś racjonalnych wyborów, między innymi decyzji wyborczych. To jest zupełnie oczywiste, co by się stało, mimo tego, że nie wiem, można mieć jakieś tam recenzje telewizji lepsze albo gorsze, ale to jest zupełnie inna sprawa, dlatego że ta debata przecież rzeczywiście ujawniła nieprawdopodobną hipokryzję tego skrzydła, w szczególności Platformy Obywatelskiej. Więc to jest ta jedna sprawa polityczna, ale jest jeszcze sprawa ideologiczna, bo mi się wydaje, że to włączają się takie grupy, które są takie związane z pewnym prądem myślowym, żeby wychować nowego człowieka w Polsce, a więc tego nowego człowieka uwolnionego, mówiąc w cudzysłowie, odciętego od tradycji, odciętego od wartości rodzinnych też, od historii i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tam też może to jest mniej istotny ten spór ideologiczny, to znaczy ta agresja ideologiczna, która może jest silniejsza gdzie indziej, ale myślę, że nie można jej też lekceważyć, że być może tym autorom przyświecała taka właśnie i ideologizacja, żeby coś takiego przeprowadzić. A zresztą jest ekonomiczna, o której się mało mówi, ale likwidacja telewizji publicznej w tym kształcie, jakim proponował Rafał Trzaskowski, to powodowałaby, jak mi się wydaje, uwolnienie rynku dla silnych podmiotów medialnych, i to raczej nie związanych z jakimiś racjami rządowymi. Tak, już dawno temu były takie zakusy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewództwem pana Juliusza Brauna usiłowała przemycić w projekcie ustawy o radiofonii i telewizji likwidację kanału drugiego telewizji publicznej, prawda, TVP2, i udostępnienie tej częstotliwości dla podmiotów prywatnych, więc tutaj już takie próby dawno temu były. To teraz jako przerywnik chwileczkę państwu zajmę przypomnieniem, co Rafał Trzaskowski, prezentując obywatelski projekt w Sejmie, powiedział. Spotykamy się dzisiaj tutaj w Sejmie, żeby dyskutować o obywatelskim projekcie ustawy. Ustawy, która może zakończyć ten festiwal groteskowej propagandy, nienawiści, hejtu, które przez te ostatnie lata
charakteryzują telewizję partyjną. Naszą odpowiedzialnością, naszą wspólną odpowiedzialnością całego społeczeństwa będzie zbudowanie całkowicie nowej telewizji publicznej, naprawdę publicznej. No, zbudowanie to jest dużo powiedziane, bo na razie te wszystkie pomysły Platformy Obywatelskiej polegają na likwidacji. Ma być zlikwidowany IPN, ma być zlikwidowane CBA, ma być zlikwidowane TVP Info, a na razie pomysłów na to, co budować i jak budować, to nie ma, panie redaktorze Stankowski. No oczywiście, że nie ma, tylko tutaj znowu Rafał Trzaskowski i całe środowisko Platformy Obywatelskiej znowu bardzo przestrzeliło, bo oni chyba wyobrażali sobie, że ta sprawa wywoła jakieś emocje społeczne. No jak byłem tego dnia w telewizji publicznej i widziałem, no może troszkę większe zgromadzenie niż codziennie, no ale większe może o 2-3 osoby, bo tamte zgromadzenia takie chyba zawodowe, nie wiem, bo tam jak ktoś od paru lat przychodzi codziennie, a o tej samej porze pod telewizję, to chyba tego nie robi tak zupełnie bezinteresownie. Krótko mówiąc, cała akcja nie wypaliła. Nie dość, że zbieranie podpisów trwało 3 lata, o czym pani redaktor już wspomniała, to jeszcze tutaj reakcje społeczne były, no powiedzmy sobie, żadne. Rafał Trzaskowski tutaj do pustej sali sejmowej, naprawdę to po prostu jest ogromna porażka tego środowiska i Rafała Trzaskowskiego osobiście, no a jest to polityk, który przecież mówił, że wybory są właśnie o to, żeby nie zadawać mu pytań. Żeby nie zadawać pytań Donaldowi Tuskowi, który przyjechał, wrócił tutaj, chciał z Jarosławem Kaczyńskim debatować. No na razie nie potrafi sobie w debacie poradzić z Miłoszem Kłeczkiem z telewizji publicznej. Więc o czym tu rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim? Bo my dziennikarze, no trochę trawestując słowa samego Donalda Tuska, no chcemy dialogu z Donaldem Tuskiem, takim jakim on jest. No ale pierwszym warunkiem dialogu jest taki, żeby on odpowiadał na pytania. Tak, śmak, owak, to jest jego sprawa. Zresztą jeżeli nie odpowiada na pytania, nie umie odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, w tym na pytania, ja przyznaję, kłopotliwe redaktora Miłosza Kłeczka, no to znaczy, że jest politycznym niedojdą. Znaczy, kto to jest? No, kandydat na radnego, który sobie nie radzi przed kamerami, czy były premier, były król Europy, no, który miał tutaj na białym koniu zbawić opozycję, a nie radzi sobie z prostymi pytaniami. Taka jest rzeczywistość. I dlatego próbuje nakładać knebel. No właśnie, ale mamy gorący czas przedwyborczy. Telewizja publiczna tutaj jest solą w oku ugrupowań opozycyjnych, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, chociażby z tego powodu, że może w każdej chwili przypomnieć, co kiedyś mówiono. Zresztą dzisiaj widziałam na Twitterze fragment reportażu z Wadowic sprzed lat, kiedy państwo Tuskowie na temat papieża się wypowiadali. Bardzo ciekawy fragment. Radzę państwu zajrzeć na Twittera i sobie to obejrzeć, ale to, co się ostatnio dzieje, wywołało ze strony niektórych polityków opozycyjnych zapowiedź bojkotu telewizji publicznej. Nie będą przychodzić do telewizji publicznej. Panie Pawle, to już parę razy było, okazało się, że telewizja publiczna przeżyła, a politycy jakoś nie bardzo na tym zyskali. Oj tak, to znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, że o wyniku wyborów przesądzi pewna grupa takiego elektoratu mobilnego, który będzie podejmował decyzje no, pod wpływem impulsów, które się wtedy zdarzą w tym okresie takim przedwyborczym. Także ta nieobecność, taka totalna, ale nieobecność w TVP Info polityków to raczej byłoby ryzykowne dla nich, także oni być może, nie wiem, będą powtarzać o tym, że to jest taki dobry pomysł, ale nie sądzę, żeby on był specjalnie, żeby on był realizowany po prostu, wątpię w to. Szczególnie, że sytuacja, jeżeli chodzi, jak to sondaże pokazują, lepiej albo gorzej, jest taka, że tak naprawdę przyjazd Donalda Tuska specjalnie Platformie Obywatelskiej nie pomógł, że nie może być on jedyną lokomotywą dla tego ugrupowania. Trzeba sięgać się innych pomysłów, innych sposobów
I pomysł na bojkot jest absolutnie... No właśnie, rozsądny, pragmatyczny polityk nie pozwoli, żeby zniknąć z oczu takiej widowni, jaką ma telewizja publiczna, cynicznie rzecz ujmując, ale i też prawdziwie. Dziękuję bardzo. Adrian Stankowski, Paweł Badzio, publicyści byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.